Witajcie kochani w dzisiejszej mosznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czym jest informacja. Jak wiecie, żyjemy w XXI wieku. To, co nas dookoła otacza, coś do nas mówi, tak? Mamy wszędzie reklamy, różnego rodzaju billboardy i tego typu rzeczy. I na tych rzeczach są jakieś informacje, ale czym dokładnie są te informacje? Czy wszystko na tych reklamach i nie tylko reklamach są to informacje, czy jakoś inaczej możemy to nazwać? Ale zacznijmy sobie od clou programu. Informacja. Co to jest informacja? Informacja jest to jakiś zasób. Zasób generalnie zazwyczaj jakiejś wiedzy, jakiś przekaz. Ten przekaz może mieć różnego rodzaju formy. Może być to forma pisemna, może być to forma obrazu, może być to równie dobrze, nie wiem, jakieś przedstawienie, film równie dobrze, czy nawet książka, jeśli pamiętacie z czasów szkoły, bo większość z was nie sięga do książek po szkole, kiedy już opuszczacie mury szkoły i zaczynacie dorosłe tak zwane życie, albo i nie. Czym dalej jest informacja? Dlaczego warto o tym mówić? W chwili obecnej z każdej strony, wychodząc na miasto, jesteśmy bombardowani informacjami, ale co z tymi informacjami? I dlaczego? Zaczęłam mówić dzisiaj o informacjach. Powiem wam szczerze, tak mnie natknął taki obrazek, baner reklamowy, coś w tym stylu, że można zasięgnąć i zdobyć dostęp do czegoś takiego, ekskluzywna informacja. Chciałabym się bardzo dowiedzieć, co to jest ekskluzywna informacja. Jeśli tutaj to już zakrawa o ograniczanie dostępu do wiedzy, to już jest to karygodne. Albo zatajanie jakichkolwiek informacji, które powinny być ogólnodostępne. Nie ma czegoś takiego, kochani, jak ekskluzywna informacja. Jest albo chujowa informacja, albo rzetelna informacja. Albo jest konkretna informacja, albo nie jest konkretna informacja i tyle. Ale wracając do informacji. Dlaczego jest to dla nas tak ważne? Jak wiecie, nasze mózgi, kochani, mają coś takiego jak oczy. Mają coś takiego jak oczy i wszystko, co czytamy, czy widzimy generalnie, tak? To są informacje. I wszystko zależy, jakie informacje dotrą do naszego mózgu, tak nasz mózg będzie, że tak powiem, przetwarzał, tak będzie kojarzył bądź nie. Dlatego tak ważne, kochani, są ćwiczenia. Ćwiczenia myślenia logicznego, tego rodzaju zabawy, bo to też są dla nas informacje. W jaki sposób się, że tak powiem, rozwijać, edukować i przy tym nie nudzić. Jeśli pamiętacie ze szkoły na pewno takie znane z powiedzenia, że nauczyciel nie ma podejścia na przykład do jakiegoś ucznia. Ktoś nie potrafi zainteresować czymś jakiegoś ucznia. Ja na moim, że tak powiem, doświadczeniu życiowym powiem wam, że w podstawce zakochałam się w fizyce. Później trafiłam do innej szkoły, gdzie miałam panią z fizyki, która była po prostu jałowa, nieciekawa. Przychodziła i klepała tylko regułki, cytowała po prostu książkę. A że o godzinie praktycznie porannej, chwilę przed szkołą, zaczynał się Dragon Ball. A jak wiecie, tam jest mnóstwo fizyki, mnóstwo energii. Przede wszystkim to jest czysta fizyka. Tak mnie to interesowało, że się spóźniałam na lekcji fizyki przez fizykę dosłownie, co jest jakimś kompletnym absurdem. No i za to pani z fizyki mnie zawsze brała do tablicy.
pytała, no i zawsze pałę dostawałam, no bo nic nie wiedziałam z fizyki, no bo oglądałam, bo mnie to ciekawiło. I powiem szczerze, że tak za każdym razem z nadzieją chodziłam na lekcję, a może się w końcu zapyta, co to jest ten Dragon Ball. I będę mogła jej w końcu powiedzieć, że oglądam go tylko dlatego, że mi się fizyka podoba, mnie interesuje, jest bardzo ciekawa. I ciekawi mnie to, co się tam dzieje. I po prostu mi to jakoś wytłumaczy w sposób ciekawy. Jakoś nauczyciele innych przedmiotów potrafili to wyłapać, a ona była jakaś taka mało kumata, powiem szczerze. I tak a propos podejścia do nauczania czy do człowieka. I w jaki sposób możecie się uczyć bawiąc? Czy bawić się i się uczyć? Na przykład lubicie sudoku, lubicie grę w statki, lubicie państwa miasta, aha nie lubicie, bo teraz są smartfony, zapomniałam, że teraz są smartfony, kochani, i w ogóle się nie rozwijacie. No i na tym zakończymy Można TV na dzisiaj, jeśli chodzi o informacje. Pozdrawiam, peace.